nie płynęły. I tak będzie ze wszystkimi obietnicami, które z większością umówiły. A myśli pan, że da się tak zrobić, żeby jeden dzień po wyborach rzeczywiście te środki spłynęły? Myśli pan, że to było realne? Nie, to było... Wie pan, cała kampania Donalda Tuska dla mnie jest taka sama była, jak i ta obietnica. To, że ludzie, którzy, nie wiem, ciężko mi sobie to jest wytłumaczyć nawet. Natomiast ludzie, ale to ja muszę pana zapytać o jedną najważniejszą rzecz, bo jeszcze cały czas, dopóki nie zostanie zwołana nowa kadencja Sejmu, to mamy starą kadencję Sejmu. Jeszcze premier Mateusz Morawiecki nie złożył przecież dymisji rządu, co zrobi na pierwszym posiedzeniu Sejmu. W takim razie jak Donald Tusk miał sprowadzić te środki z KPO? To mógł tak nie mówić. No ale to w takim razie myśli pan, że nie wiem, czy on to była jakaś obietnica pusta, kampanijna, czy może oczywiście, to jednak jak... była metafora ze strony Donalda Tuska? Metafora, dobre, nie wpadłbym na to. Nie, to była obietnica przed ludźmi publicznie ogłoszona. Nic nie warta, no. Tak samo jak i przez 100 dni oni coś zrobią. Przez 100 dni nic się nie da zrobić. A jednak w przestrzeni publicznej ta informacja funkcjonowała i 100 konkretów. Proszę pana, śmiali się z paliwa za 6 zł, że jest za tanie, a w 100 konkretach jest napisane, że Tusk 5 zł będzie paliwo kosztowało. Czekam na paliwo za 5 zł. A myśli pan, że jest możliwa w ogóle taka historia typu paliwo za 5 zł? No cały czas dzisiaj, jak jechałem do pracy, utrzymuje się za 5,99. Nie ma różnicy pomiędzy Mentzenem a Tuskiem. Słowo daję. Jeden miał 100 ustaw, drugi miał 100 konkretów. Zobaczymy, które mu wyjdą. Wie pan co, przeze mnie musi pan mi powiedzieć, w którym miejscu w tych 100 konkretach jest napisane o tym paliwie za 5 zł? Bo ja, okay, pamięć jest zawodna, ale ja w tym momencie sobie tego nie przypominam. Na pewno pan znajdzie. 5 zł. Dobra, to ja w takim razie sobie zapisuję 5 zł za Tuska paliwo. Przy następnej okazji spotkania z panem Markiem Jakubiakiem będziemy to sprawdzać. Paliwo kosztowało 5 zł. Powtórzę. Znajdę sposób w tych 100 konkretach na to, żeby 5 zł paliwo kosztowało. Niech znajdzie. A czy pan znajdzie na to sposób? Ja tego nie mówiłem, ani tego nie obiecywałem. Okay. Ja realnie podchodzę do świata, proszę pana. Ja wiem, co to znaczy popyt i podaż. Ja wiem, jak świat działa. Natomiast kampania wyborcza, proszę państwa, to jest po stronie szczególnie Platformy Obywatelskiej jedna wielka ściema. I z tych 100 konkretów nie wiem, czy 5 wyjdzie, może 10. To jakie konkrety wyjdą Kukizowcom i Prawu i Sprawiedliwości? Wezmę sobie te 100 konkretów, proszę pana, i zadziałamy. Natomiast od tej kadencji wchodzi przez Kukiz 15 wprowadzona ustawa antykorupcyjna i tak łatwo już głodne koty do koryta się nie dorwą. A jednomandatowe okręgi cały czas gdzieś w kwestii sejmowej? Nie pan, będzie poruszane? już żeśmy poluzowali trochę ten nasz główny postulat i chcemy mieszanej ordynacji wyborczej z listą krajową. Ale dlaczego pan mówi, że poluzowaliście, tutaj pan krytykuje akurat Donalda Tuska, a teraz mówicie, że coś, z czego nie udało wam się do końca wywiązać, mówicie, że sobie to poluzowaliście. To gdzie tutaj jest równowaga? Zasadniczo bardzo ważna równowaga, proszę pana, dlatego że Donaldowi Tuskowi przede wszystkim dajmy szansę, niech on cokolwiek zrobi. Nawet też mieliście szansę. Natomiast jeżeli chodzi o Kukiz 15, jak pan wie, my żeśmy nie odtrambiali zwycięstwa żadnego, natomiast wprowadziliśmy bardzo dużo naszych pomysłów, nie mając większości w Sejmie. Jakich? No to już powiedziałem panu przed chwilą. Na przykład ma pan ustawę antykorupcyjną, która wchodzi od tej kadencji, więc Donald Tusk już troszkę łapki będzie miał związane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja chciałbym zobaczyć, co z tego niestety, wyjdzie. Niestety muszę powiedzieć, że Zbigniew Ziobro tutaj nie stanął na wysokości zadania i zagłosował razem z koalicją, z opozycją, czyli z PO i nie weszła ustawa na temat zmniejszenia czy obniżenia progów frekwencyjnych w sprawie odwoływania prezydentów i burmistrzów miast. Teraz zapewne by się to przydało. No skoro pan mówi o Zbigniewie Ziobrze, myśli pan, że jego ekipa może wybić się na jakąś niepodległość, bo stan posiadania w Sejmie nie zmienił się, natomiast PiS-owi odrobinę spadło. Bardzo możliwe, że Zbigniew Ziobro będzie chciał autonomii. Ale to oznacza, że to już jest koniec jakiejś konsolidacji PiS-u, że musimy spodziewać się dezintegracji? Jak wy się w tym znajdujecie? Ugrupowania polityczne konsolidują się zawsze naokoło władzy.
Tak też jest po stronie Donalda Tuska. Przez Donald Tusk przegrał wybory z Prawem i Sprawiedliwością i to ponad 1 200 000 mniej głosów dostał. Natomiast naokoło władzy tworzy się koalicja, która tą władzę obejmuje. I tak też było ze Zjednoczoną Prawicą. Więc jeżeli po stronie prawej nie będzie władzy, no to w takim razie będzie trzeba skupić się nad odbudową własnych elektoratów i budować własną autonomię, tak Prawo i Sprawiedliwość, jak i, myślę, Solidarna, czy tam, jak oni się teraz nazywają, Polska. Marek Jakubiak, recenzent prawdopodobnie przyszłego rządu, sekretarz generalny Kukiz 15, startujący z list Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu pięknie za tę rozmowę. A my teraz sprawdźmy, bo skoro rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, to przypomnijmy, co Donald Tusk mówił zaraz po ogłoszeniu tych pierwszych sondażowych wyników wyborczych. A w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. To teraz przechodzimy do kolejnych osób, które zaprosiliśmy dzisiaj na łączu do naszego studia. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska oraz Magdalena Biejat, Lewica. Będzie z nami jeszcze Paulina Henning-Kloska, która dołączy za moment, ale to w takim razie zacznijmy może od pani Katarzyny Lubnauer. Pytanie, kiedy wreszcie dojdzie do jakiegoś spotkania Zjednoczonej Opozycji, a być może, a raczej już zapewne przyszłej większości rządzącej? Nie mam kalendarza przy sobie Donalda Tuska, ale jestem przekonana, że są w stałym kontakcie zarówno z panem przewodniczącym Czarzastym, jak i z panem Hołownią, z Kosiniakiem Kamyszem. W tej chwili oczywiście wszyscy czekali na ostateczne wyniki, na listę posłów, na to, żeby wiedzieć, że mamy większość. Na zjednoczoną, chociaż w trzech blokach, opozycję zagłosowało w sumie 11 599 090 osób. I to jest ogromny sukces. Spodziewaliście się takiego sukcesu? Decydującym argumentem dla Andrzeja Dudy na to, żeby wyasygnował misję tworzenia rządu dla Donalda Tuska jako przedstawiciela największego ugrupowania. Zjednoczona opozycja spodziewała się takiego sukcesu. Jeszcze cały czas pytanie do pani Katarzyny Lubnauer. Widzieliśmy mobilizację społeczeństwa. To były wybory na mobilizację, ale chyba nikt się nie spodziewał 75% frekwencji. To jest rekord, to jest w ogóle niesamowita mobilizacja Polaków. I to zarówno tych Polaków, którzy mieszkają w Polsce, jak i tych, którzy należą do Polonii. I też masowo poszli i zarejestrowali się, żeby zagłosować, często jadąc kilkaset kilometrów. Dla nich wszystkich wielki szacunek, podziękowania. Naprawdę stanie do drugiej w nocy, żeby oddać swój głos tam, gdzie było za dużo osób w komisji, żeby zdążyć do 21. To jest niesamowite. To po prostu olbrzym polskiego narodu się obudził. Oto teraz temu narodowi trzeba chyba zaprezentować jakieś konkrety. Znacie już personalia, kandydata na premiera, kandydata na marszałka Sejmu, Senatu? To jest kwestia właśnie rozmowy między liderami. Z tym, że słyszałam wypowiedzi przedstawicieli zarówno Trzeciej Drogi, jak i Lewicy, którzy przyjmują za pewną jednak oczywistość, że lider największego ugrupowania, czyli Donald Tusk, miałby być kandydatem na premiera. Natomiast cała reszta to są kwestie uzgodnień między liderami. Uważam, że bardzo ważne jest, żebyśmy jak najszybciej poukładali tą większość, dlatego że tego oczekują od nas Polacy. Magdalena Biejat, Lewica. Co jest na stole? Co wy jako Lewica chcielibyście ugrać w tych negocjacjach koalicyjnych? My od początku jasno mówiliśmy, co chcemy ugrać. Naszym planem na ten rząd jest walka o konkretne postulaty programowe, o te sprawy, które są po prostu ważne dla ludzi. Ale pytam na razie o stanowiska. Czy już macie gdzieś jakieś aspiracje, jeśli chodzi o stanowiska? Edukacja? Proszę mi wybaczyć, ale o stanowiskach nie będziemy rozmawiać, zanim nie porozmawiamy z naszymi partnerami. Na pewno dowiecie się Państwo, jak tylko one zostaną ustalone, ale na razie, tak jak mówiła moja koleżanka Katarzyna Lubnauer, nasi liderzy na pewno są w kontakcie i co, jak ma wyglądać przyszły rząd,
jak ma wyglądać przyszły Sejm. Będziecie Państwo na pewno wiedzieć jak najszybciej, ale pozwólcie Państwo, że najpierw te rozmowy zostaną przeprowadzone nie przed kamerami, nie jednostronnie, ale w dialogu. A już zauważyłem pierwsze niesnaski w waszych obozach, dlatego że Anna Maria Żukowska skrytykowała wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który na Twitterze napisał, że KO i Lewica za aborcją do 12 tygodnia, to jest wypowiedź dla Radia Z, żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej. Pytanie, czy Lewica jest się w stanie dogadać z PSL-em a propos spraw światopoglądowych? To nie są sprawy światopoglądowe, to są sprawy życia i śmierci bardzo wielu kobiet. To są sprawy również dotyczące statusu materialnego, bo zakaz aborcji najbardziej dotkliwie dotyka te kobiety, które są w gorszej sytuacji materialnej i które nie mogą pozwolić sobie na szybkie załatwienie sobie tabletek aborcyjnych albo wyjazd za granicę. Więc naprawdę to nie ma wiele wspólnego ze światopoglądem, a ma wiele wspólnego z bezpieczeństwem kobiet i ich rodzin. Więc będziemy o tym rozmawiać na pewno z PSL-em i dla nas od początku było jasne, że kwestia dostępu do aborcji, kwestia dostępu do praw kobiet jest jedną z kluczowych spraw, o które chcemy walczyć w tym Sejmie i będziemy o nie walczyć niezależnie od opinii pana Kosiniaka-Kamysza. To pytanie do Katarzyny Lubnauer. Czy będziecie rozliczać Prawo i Sprawiedliwość? Jeśli tak, to od czego zaczniecie? To mamy nawet w 100 konkretach, czego nie mamy za to tego, co mówił pan Jakubiak, ale nie można go już pozwać w trybie wyborczym, ponieważ oczywiście kłamał, zresztą nie pierwszy raz. Natomiast mamy w 100 konkretach również kwestie rozliczeń, bardzo dokładnie wskazane, od kogo można zacząć. Natomiast my nie chcemy robić tego samodzielnie. Do tego jest prokuratura, do tego są sądy. Być może powinna być komisja śledcza. Z tego co wiem, nasi partnerzy na opozycji mają takie pomysły jak taka komisja do spraw rozliczeń afer PiS-u. Na pewno to będzie też elementem porozumienia. Rzeczywiście dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, żeby ruszyć te wszystkie sprawy, które są priorytetem każdego z ugrupowań, które wejdzie w tą szeroką koalicję. I oczywiście, że będą musiały być pewne kompromisy, ale uważam, że na przykład kobiety, które przyniosły zwycięstwo opozycji, nie powinny czekać. Powinny uzyskać swoje prawa, ponieważ to one przyniosły zwycięstwo opozycji demokratycznej, zagłosowały masowo, również młodzi ludzie. Oni oczekują również zmian, które mają charakter takiego prawa człowieka, czy związki partnerskie, czy kwestie aborcji, dlatego że ta zmiana jest potrzebna. Ta zmiana jest potrzebna po to, bo to jest element szacunku dla naszych wyborców, którzy tak masowo poszli do wyborów. A skoro rozliczenia, to ja zastanawiam się nad waszą polityką i wciąż pytanie do pani Katarzyny Lubnauer. Czy jest pani w stanie zadeklarować, że przy wymianie kadr, tu Borys Budka mówił w tym studiu, że to będzie tsunami, czy przy wymianie tych kadr w spółkach Skarbu Państwa nie będzie klubów milionerów, nie będzie kolejnych ludzi z polityki, nie będzie po prostu polityków zamiast ekspertów? Czy jest pani w stanie teraz wprost zadeklarować, że nie będziecie po prostu wsadzać swoich ludzi tam, gdzie popadnie? Wie pan co, nawet jak się dyskutowało na ten temat, że byli ludzie, którzy w jakiś sposób byli związani z jakimś ugrupowaniem, to kiedyś były konkursy i wymagano kompetencji, a nie wymagano tego, żeby obniżyć wszystkie wymagania, to co zrobił PiS w różnych miejscach, tylko po to, żeby wsadzić swoich. Nie mam żadnych wątpliwości, że to kompetencje powinny decydować o tym, kto pełni funkcję, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy w urzędach. PiS właściwie zlikwidował służbę cywilną, ograniczył wymagania dotyczące przedstawicieli naszych w ambasadach i tak dalej. Wszystko tylko po to, żeby powsadzać swoich. Musimy wrócić do standardów, które mówią, że trzeba mieć określone umiejętności, określone dokumenty świadczące o wykształceniu czy przygotowaniu, żeby pełnić określone funkcje i doświadczenie. Doświadczenie również spoza polityki, które pokazuje, że ktoś na przykład nadaje się na członka zarządu czy na członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Czyli wprost, to nie będą ludzie z politycznego nadania? Czy może pani to nam zadeklarować? To mają być ludzie z kompetencjami, którzy wykażą się, że są w stanie w otwartych konkursach wygrać. Bo musimy też otworzyć tą ścieżkę dla wszystkich Polaków, a nie tych, którzy mają legitymację jednego lub drugiego ugrupowania. To, co się stało ze spółkami Skarbu Państwa, to też, co zrobiły w wyborach, w jaki sposób ich fundacje wspierały PiS, to jest po prostu, to też trzeba rozliczyć. Dołączyła do nas Paulina Henning-Kloska, Polska 2053. Droga, dzień dobry.
Dzień dobry. Za mną sala plenarna, więc prosto z serca demokracji. No właśnie, co się teraz dzieje w Sejmie? Bo rozumiem, że jest tam prawdopodobnie dość pusto na razie. Na sali plenarnej istotnie pusto. Przy stolikach dziennikarskich coraz więcej ruchu. No, mamy też wycieczki, więc taki codzienny, pozaparlamentarny, poza posiedzeniem, można powiedzieć, dzień w parlamencie. Wracamy. A pani już zajęła swoje miejsce? Już wie pani, które miejsce pani będzie zajmować w tej kolejnej kadencji? Nie, miejsca są tutaj najmniej istotne. Dzisiaj istotnie zaczniemy rozmowy wewnętrzne o tym, co trzeba zrobić, żeby ustawiać plan działań. Natomiast no, wiele jest sprzątania. Każdy, kto będzie chciał pracować, na pewno znajdzie dla siebie rolę, bo wiele mamy naprawdę sprzątania. To, o czym mówiła Katarzyna Lubnar, oczywiście niezwykle ważne. Porządek w spółkach Skarbu Państwa. Mamy dokument spółki do remontu. To jeden z wielu programów, które będziemy chcieli wdrożyć od politycznie spółek Skarbu Państwa. To na jaką skalę agencje rządowe, spółki Skarbu Państwa, telewizja publiczna zaangażowały się w kampanię wyborczą, widać gołym było okiem do końca. Nawet w kampanii wyborczej, w ciszy wyborczej potrafiły lecieć rządowe reklamy, które w gruncie rzeczy wspierały konkretnych kandydatów pod płaszczykiem wspierania spółek przez rząd. To, jakie pieniądze poszły przez fundację na telewizję publiczną, która w sposób jednostronny komentowała do końca rzeczywistość. Wystarczy poczytać paski w telewizji publicznej pod występami poszczególnych parlamentarzystów innych ugrupowań niż przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. Zresztą jest już raport OBWE w tym zakresie, ale to trzeba ludziom pokazać. To nie, o tym nie można zapomnieć, bo to się już nigdy w życiu w Polsce nie może wydarzyć, żeby na taką skalę machinę państwa, pieniądze państwa były angażowane w kampanię wyborczą jednego ugrupowania politycznego. Mówi pani machina państwa, spółki Skarbu Państwa, telewizja publiczna, to również właśnie panią Paulinę Henning-Kloskę i oczywiście Magdalenę Biejat chciałbym poprosić o to, o co prosiłem Katarzynę Lubnauer. Czy jesteście w stanie, panie obie, zadeklarować, że to nie polityka, jeśli oczywiście będziecie, wasze partie będą miały na to wpływ, że to nie polityka będzie decydująca o tym, kto będzie zasiadał w zarządzie telewizji publicznej, kto będzie tworzył wiadomości, inne programy, kto będzie zasiadał w spółkach Skarbu Państwa. Magdalena Biejat. Dla Lewicy absolutnie kluczowe jest to, żeby państwo było sprawne, żeby państwo działało dobrze, żeby jego instytucje były kierowane przez ludzi kompetentnych. Nie wyobrażam sobie więc, żeby Lewica realizowała politykę, która by miała iść przeciwko temu, tej najważniejszej zasadzie. Bo obsadzanie spółek Skarbu Państwa, instytucji publicznych kolegami i koleżankami, ludźmi, których jedną kompetencją jest to, że są wierni kierownictwu politycznemu, kończy się dokładnie tym, czym skończyło się za rządów PiS-u. Państwem z kartonu, państwem, które nie działa i zwijaniem usług publicznych. Więc dla mnie osobiście jest oczywiste, że taka praktyka musi się skończyć i musimy wprowadzać do spółek Skarbu Państwa, do rozmaitych instytucji, przede wszystkim ludzi kompetentnych, ludzi, którzy wiedzą, co mają robić, ale oczywiście też są gotowi realizować program, który realizować chcemy w ramach rządu, a więc rozwijanie kolei i połączeń autobusowych na przykład, czy właśnie wspieranie dostępu do chociażby do ginekologa czy do aborcji. To chciałbym wrócić na moment do Katarzyny Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Marek Jakubiak, który tutaj przed chwilą właśnie gościł u nas na łączach, mówił o tych pieniądzach z KPO. To ja chciałbym, żebyśmy może wyjaśnili tę sprawę. Czy Donald Tusk rzeczywiście deklarował to, że dzień po wyborach te pieniądze będą? Jeśli co rzeczywiście miał na myśli? O tak. Tak jak tutaj siedzimy w trójkę, to dla nas jest wszystkich oczywiste, że priorytetem dla nas jest odzyskanie dla Polaków środków europejskich, również przywrócenie oczywiście praworządności, bo to jest też droga i nie ma żadnych wątpliwości, że będzie to jeden z pierwszych tematów, którym się zajmiemy. Ale ja przypomnę, że my jeszcze jesteśmy opozycją, a rząd od 800 kilkudziesięciu dni nie uzyskał dla Polaków pieniędzy, które im się należały, 260 miliardów. I pan Jakubiak, który próbuje przerzucać odpowiedzialność na innych w momencie, w którym to oni doprowadzili do sytuacji, w której nie mamy ani wartości praworządności, ani pieniędzy z środków europejskich, pokazuje, czym jest PiS. PiS 8 lat rządził. Przez 8 lat nie załatwił mnóstwa spraw dla Polaków. Zawalił wiele spraw. Doprowadził do sytuacji, w której zniszczone jest wiele instytucji, również tych instytucji związanych z państwem prawa.
I teraz są bezczelni, żeby mówić, że ktoś czegoś nie załatwił w pierwszym dniu po wyborach, w momencie, w którym my jeszcze nie przyjęliśmy władzy i w momencie, w którym ich prezydent zastanawia się wobec 11 599 tysięcy 90 Polek i Polaków, czyli więcej niż on dostał, mocniejszy mandat, którzy zdecydowali, że powinna być większość złożona z klubów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, że on czegoś od nas oczekuje. Ja oczekuję od pana prezydenta, żeby jak najszybciej wyznaczył przedstawiciela większości, tak jak ma zresztą na swojej stronie napisane, do tego, żeby tworzył rząd. I wtedy odzyskamy dla Polaków środki z KPO. Dźwięczy mi w uszach to, co pani przed chwilą powiedziała, klub Trzeciej Drogi. Dlatego muszę zapytać Paulinę Henning-Kloskę o to, czy to będzie rzeczywiście klub Trzeciej Drogi, czy jednak się podzielicie w nowej kadencji Sejmu. Te decyzje jeszcze nie zapadły. Niewątpliwie jest tak, że 14.4 zobowiązuje do dalszej współpracy, bo ludzie po prostu powierzyli nam, no, dali nam ogromne zaufanie i powierzyli nam ogromny mandat. To jest 65 bodajże parlamentarzystów, wielu senatorów, którzy wywalczyli te mandaty na bardzo trudnym terenie. Odbyliśmy między innymi mandat senacki w Białymstoku, gdzie chyba nikt w ostatnich wyborach nie wygrywała żadna siła obecnej opozycji. Także to jest ogromny mandat i na pewno ta bliska współpraca będzie kontynuowana. Natomiast jeżeli chodzi o formę tej współpracy, decyzje na pewno zapadną w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach. Będziemy o tym rozmawiać zarówno wewnątrz Polski 2050, jak i na poziomie Trzeciej Drogi naszej koalicji z naszym koalicjantem. To jest o tyle ważne, że myśmy się zobowiązali do konkretnych gwarancji, które daliśmy obywatelom, postulatów, które chcemy realizować. No i to trzeba będzie dobrać wspólnie o te wartości ideowe walczyć w nowym rządzie na poziomie rządowym. Tak, ale to jest niezwykle ważne. Ja również apeluję do pana prezydenta Dudy. Polski nie stać na chaos. Nie mamy ustawy budżetowej na przyszły rok, a mamy ogromny deficyt. Może to takie trochę technokratyczne podejście, ale my musimy zacząć pracę pilnie w Sejmie nad ustawą budżetową, bo jeszcze nie sięgnęliśmy do tego dokumentu. Mamy wojnę za wschodnią granicą Polski. Po prostu nie stać, panie prezydencie, na chaos. Proszę stanąć po stronie wyboru obywateli, a nie po stronie własnego ugrupowania politycznego. Blisko 12 milionów obywateli powiedziało, że chce zmianę władzy w Polsce i mamy do tego prawo. Nie ma sensu przeciągać kalendarzy do maksimum. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji powinno być zwołane jak najszybciej. I tak dobrze wiemy, że obecna władza nie przeprocesuje żadnej, nie przeproceduje żadnej ustawy, bo mamy Senat, który każdą ustawę przeciągnie przez 30 dni. Więc czekanie 30 dni, żeby opozycja mogła wybrać swojego marszałka Sejmu i rozpocząć prace parlamentarne nowej kadencji, nie ma po prostu najmniejszego sensu. Więc panie prezydencie, oczekujemy pilnego terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. A może w tych 30 dniach chodzi o to, żeby was tak troszeczkę, mówię o Trzeciej Drodze, podszczypywać i wyciągać kogoś, kto mógłby zechcieć jednak dogadać się z Prawem i Sprawiedliwością, bo umizgi Prawa i Sprawiedliwości w stronę Trzeciej Drogi już się tak powoli rozpoczęły. Trzecia Droga była podszczypywana od wielu miesięcy w kampanii wyborczej. Mamy grube skóry, panie redaktorze, i nie damy się w żaden sposób podszczypywać. Zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz mówią jedno. Deklarowaliśmy zmianę władzy i chcemy tworzyć rząd z demokratycznymi ugrupowaniami obecnej opozycji, Koalicją Obywatelską i Nową Lewicą, i do tego będziemy dążyć. Myślę, że lada moment rozpoczną się rozmowy o tym, by zbudować większość przyszłego rządu. Skoro większość przyszłego rządu, no to potrzebny jest, tak jak już mówiła pani prezydent. To pytanie do Magdaleny Biejat. Czy sądzi pani, że rzeczywiście prezydent zareaguje na te wasze wspólne apele i skieruje jakby siłę tworzenia rządu do cały czas jeszcze opozycji, a być może rządzącej większości? Czy jednak trzeba będzie odczekać ten pierwszy krok konstytucyjny, 30 dni wotum zaufania, którego prawdopodobnie dla przedstawiciela PiS-u nie będzie?
Obawiam się, że nie zaskoczę nikogo mówiąc, że nie spodziewam się po panu prezydencie działania sprzecznego z interesem partii, z której się wywodzi. Dowodził już wielokrotnie, że nie chce być prezydentem wszystkich Polaków, tylko interes jego leży dokładnie tam, gdzie interes Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Nie spodziewam się tutaj niespodzianek, ale też uspokajam. Jesteśmy wszyscy na to przygotowani. Oczywiście chcemy, żeby ta zmiana władzy przebiegła jak najszybciej, bo tak jak mówiły moje poprzedniczki, jest bardzo dużo do zrobienia. Ale będziemy przygotowani na to, żeby ten Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie od władzy odsunąć i żeby zabrać się do roboty. Niezależnie od tego, czy wydarzy się to w ciągu miesiąca czy dwóch. Pytanie do Katarzyny Lubnauer o kwestię tworzenia tej większości rządzącej, bo zastanawiam się, na razie są piękne słowa, na razie są uśmiechy, na razie jest radość, ale jak przyjdzie do rozmów koalicyjnych, zakładam, że mogą się jednak pojawić różnego rodzaju nieporozumienia, niesnaski. I pytanie o to, czy nie boi się pani, czy ta koalicja dotrwa do końca kadencji? Marek Jakubiak powiedział wprost, że on wie, że nie dotrwacie. Nie boję się. Bo wiem, że ten mandat, który dostaliśmy, tak mocny, tych prawie 12 milionów, żeby łatwiej mówić, Polaków, oznacza też wielką odpowiedzialność. I my czujemy na sobie tę odpowiedzialność. I to jest też odpowiedź na pytanie, czy ktokolwiek może zdradzić. To jest odpowiedź na pytanie, czy jest jakakolwiek inny model współpracy. Zauważmy, że my się nie pokłóciliśmy nawet przed wyborami, co chyba jest dużo trudniejsze, bo przecież wtedy każdy walczy o swoje. Jak często pojawiały się jednak elementy współpracy, jak był marsz, gdzie byli przedstawiciele zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i byli przedstawiciele Lewicy, a wspomnieni byli ci, którzy reprezentowali trzecią drogę. Jak nawet na debacie było widać, jak było przerzucanie sobie piłeczki między partiami opozycji. Jeżeli tak zgodnie funkcjonowaliśmy przed wyborami, w momencie, w którym każdy przecież walczy dla swoich ludzi, dla jak największą liczbę mandatów, to na pewno nie pokłócimy się wtedy, kiedy widzimy, czego oczekuje od nas społeczeństwo. A społeczeństwo dało nam ogromny mandat, ogromną odpowiedzialność i musimy z tego mandatu i z tej odpowiedzialności skorzystać w pełni. Dlatego jestem przekonana, że ten rząd będzie mocny i dlatego jestem przekonana, że ten rząd będzie funkcjonował do końca tej kadencji, a może i dłużej. Na koniec jeszcze pytanie do Pauliny Henik-Kloski. Czy wy jako trzecia droga postawiliście już jakieś żądania personalne? Bo obie panie już tutaj o to pytałem, jeszcze pani o to nie pytałem. Czy jakieś żądania personalne ze strony trzeciej drogi, jeśli chodzi o stanowiska marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera, ministerstw? I tak jak powiedziałam, ja się spodziewam, że te rozmowy się niebawem zaczną, natomiast najpierw czekaliśmy na ostateczny werdykt wyborców. Ale już jest ten werdykt, już wiadomo, ile jest mandatów i już chyba powoli będzie wiadomo, za co każda z partii może się zabierać. Akurat w opozycji tak się składa, że każdy w czymś się specjalizuje i te specjalizacje są mocne, eksperckie i silne. I ja nie mam wątpliwości, że w pewien sposób dojdzie dość łatwo do porozumienia, bo w naszym... Ja naprawdę, słuchajcie, jest tak dużo do zrobienia, że ja nie mam wątpliwości, tak jak powiedziałam, że każdy, kto ma pomysł, jak naprawić kawałek kraju, to będzie mógł to robić. Natomiast będzie też trzeba tą współpracę z prezydentem jakoś układać, ewentualnie szukać większości do odrzucenia weta prezydenta, bo nie mam wątpliwości, że tu będziemy mieli czasami blokadę, chociaż tu nie wykluczone, że trzeba będzie też się sięgać po wolę narodu, bo pan prezydent często właśnie pod wolą obywateli się uginał i niewykluczone, że tu również trzeba będzie sięgać. Także rozmowy koalicyjne, rządowe pewnie niebawem, im szybciej będziemy w stanie przedstawić swoją wizję rządzenia krajem, tym mniej przestrzeni do tworzenia chaosu zostawimy prezydentowi. Absolutnie na koniec jedno pytanie do każdej z pań. Zaczynamy od Katarzyny Lubnauer. Bardzo konkretnie, poproszę dosłownie jednym zdaniem. Co będzie w waszym wykonaniu oznaczała nowa jakość w polityce? Na pewno będzie oznaczało mniej tłustych kotów, więcej pracy. Nowa jakość w polityce według Magdaleny Biejat? To przede wszystkim bycie z ludźmi i dla ludzi. Koniec ciągłych niesnasek, koniec zajmowania się samymi sobą, tylko zajmowanie się tym, co właśnie dla ludzi jest najważniejsze. Nowa jakość w polityce według Pauliny Henik-Kloski.
Język parlamentarny musi odzyskać swoje znaczenie. Że tak powiem, buta arogancji musi zastąpić dialog i współpraca i dokładnie sięganie, znaczy dostrzeganie obywatela w całym procesie, zwłaszcza tego, który jest dzisiaj wykluczony, który jest słabszy, którego po prostu trzeba wesprzeć. Mniej pychy, więcej współpracy. Przedstawicielki prawdopodobnie nowej rządzącej większości gościły dzisiaj na łączach w studiu Wirtualnej Polski. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A my przypomnijmy, Państwowa Komisja Wyborcza pokazała już, opublikowała już te oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Mamy 100% policzonych obwodów i teraz widzimy na grafice, że największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, 35,4%, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, 30,7%, na trzecim miejscu, jak sama nazwa mówi, Trzecia Droga, czyli Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego z poparciem 14,4%. Do Sejmu weszła jeszcze Lewica, 8,6% poparcia. Próg wyborczy przekroczyła jeszcze Konfederacja, 7,2% poparcia. Pod progiem bezpartyjni samorządowcy. Przypomnijmy, jak te procenty będą przekładały się na mandaty, na miejsca siedzące w Sejmie. No i w tej chwili widzimy, że 194 miejsca dla Prawa i Sprawiedliwości, 157 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej. Trzecia Droga zyskała 65 miejsc siedzących w Sejmie, 26 miejsc dla Lewicy i 18 dla Konfederacji. A to oznacza, że opozycja dotychczasowa i cały czas jeszcze aktualna opozycja będzie miała 248 mandatów, o 18 więcej niż wynosi połowa ustawowej liczby posłów, czyli możemy powiedzieć wprost, dotychczasowa opozycja będzie miała samodzielną większość. A my przechodzimy do kolejnego naszego gościa. Będziemy rozmawiać z przedstawicielem Konfederacji. Bartłomiej Pejo jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Exit polls dawały wam 12 mandatów, teraz jest tych mandatów więcej. To jest pozytywne zaskoczenie? No w stosunku do exit pollu jak najbardziej tak. Natomiast nadal jest ten niedosyt w stosunku do wcześniejszych sondaży. Ale tak jak pan redaktor zapytał, to oczywiście tak, 18 posłów to oczywiście klub parlamentarny, który dosłownie za chwilę zakładamy i będziemy o swoje przekonania, o swój program walczyć w najbliższej kadencji Sejmu. Wy chcieliście wywrócić ten stolik, nie udało się, o tym już rozmawialiśmy wielokrotnie, dlatego pytanie, czy wy będziecie razem z PiS-em opozycją, czy będziecie Prawo i Sprawiedliwość również w jakiś sposób recenzować? Oczywiście, że będziemy recenzować zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i rządzących. Idziemy do Sejmu po to, aby być takim szeryfem, jak to mówiliśmy, polskiej polityki i niezależnie od tego, kto będzie rządził, to będziemy tą siłą, która... I niezależnie też od ilości posłów, będziemy tą siłą, która będzie punktowała zarówno rządzących, jak i opozycję. A co się dzieje ze Sławomirem Mentzenem? Bo on wyszedł na scenę, potem nie chciał w sztabie wyborczym wyjść do dziennikarzy, rozmawiać z nimi. Czy on tak bardzo przeżył ten, no nie do końca ten dobry wynik? No bo tak jak sam pan powiedział, sondaże dawały więcej, a jest jednak trochę mniej. Panie redaktorze, no czy przeżył osobiście, to trzeba Sławomira Mentzena zapytać i jestem przekonany, że niebawem będzie taka możliwość. Ja i wczoraj rozmawiałem ze Sławomirem Mentzenem, ma się całkiem nieźle i będziemy się widzieć dzisiaj. Jesteśmy w stałym kontakcie. Dzisiaj w Warszawie już pierwsze spotkanie, pierwsze rozmowy na temat tego, co dalej z przyszłymi posłami. I myślę, że tutaj nie będzie najmniejszego problemu z tym, aby ze Sławomirem Mentzenem osobiście porozmawiać. No oczywiście odczuwa pewien niedosyt, ale tak jak mówię, no klub parlamentarny to naprawdę sukces naszego ugrupowania ideowej prawicy i no to jest niewątpliwie sukces. Z 11 posłów na 18 posłów z koła przechodzimy do klubu. Zdecydowanie większe możliwości parlamentarne.
A kto jest winny temu zjazdowi sondażowemu? Bo obecny tutaj wczoraj Krzysztof Bosak w studiu mówił, że będą jakieś rozliczenia w partii. Ja rozmawiałem jeszcze w sztabie wyborczym tuż po ogłoszeniu wyników z Januszem Korwin-Mikkem, który opowiadał o tym, że został schowany, niepotrzebnie schowany przez sztab, podobnie jak niepotrzebnie został schowany Grzegorz Braun, że Konfederacja była zbyt mało radykalna, a powinna być bardziej radykalną partią. Co pan sądzi o tej wypowiedzi? Panie redaktorze, na analizy przyjdzie czas oczywiście i sztabowo będziemy analizować ten wynik. Również w Radzie Liderów dzisiaj odbywa się taka Rada Liderów, dosłownie 5 minut temu się rozpoczęła, więc i w gronie własnych partii, tak, bo przypomnę, że mamy tutaj trzy środowiska, partię Nowa Nadzieja, którą reprezentuje Sławomira Mentzena, Koronę Grzegorza Brauna i Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka i będziemy analizować. No, wiele czynników na pewno miało tutaj na to wpływ. Natomiast niewątpliwie nie było też tak, że ani Grzegorz Braun, ani Janusz Korwin-Mikke byli gdzieś w cudzysłowie chowani, tak? Od wielu miesięcy współprzewodniczącymi Konfederacji jest Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak i to oni byli twarzami Konfederacji. Więc no nie ma tutaj mowy o chowaniu. Zarówno Janusz Korwin-Mikke, jak i Grzegorz Braun byli liderami list. Grzegorz Braun na Podkarpaciu i wszedł do Sejmu, a no w przypadku Janusza Korwin-Mikke ten mandat nie został uzyskany. Poczekajmy na analizy. My sami jesteśmy ciekawi tego, jakie są przyczyny tej no niewątpliwie małej, można powiedzieć, porażki. Mogło być oczywiście lepiej, ale my się nie poddajemy, walczymy o dumną i bogatą Polskę i naprawdę będziemy tutaj bardzo wnikliwie przyglądać się zarówno jednej, jak i drugiej stronie. A sądzi pan, że będą jakieś roszady personalne, jeśli chodzi o kierownictwo Konfederacji w związku z tą kampanią i w związku z wynikiem, jaki osiągnęliście? Myślę, że jeśli chodzi o samo kierownictwo, to tak jak wspomniałem przed chwilą, tutaj w głównym kierownictwie jest Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen i tutaj nikt nie planuje i nawet nie myśli o tym, aby współprzewodniczących zmieniać, wymieniać i jakieś tutaj ruchów dokonywać. Natomiast niewątpliwie trzeba się zastanowić nad przyszłością sztabu wyborczego, bo za chwilę wybory samorządowe, wybory europarlamentarne i wybory prezydenckie. I tak jak powiedziałem, tu przede wszystkim sztab powinien się zastanowić nad tym, jakie są przyczyny takiego, a nie innego wyniku i wnioski wyciągnąć na przyszłość już za kilka miesięcy. To zerknijmy w takim razie szerzej na tę prawą stronę sceny politycznej w Polsce. Wy tam jesteście, jest tam też Prawo i Sprawiedliwość. Zastanawiam się, co pan myśli o tym, czy nastąpi jakaś dezintegracja Prawa i Sprawiedliwości w związku z osiągniętym przez nich wynikiem wyborczym. Jeśli tak, to jak w tej nowej rzeczywistości odnajdzie się Konfederacja? No, panie redaktorze, my nie, tak jak mówiliśmy od początku, nie zamierzaliśmy ani współpracować w jakiejkolwiek koalicji, ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Koalicją Obywatelską i tymi przybudówkami. My realizujemy od początku powstania Konfederacji swoją politykę. Ale czy upatrujecie szansy w tym, że Prawo i Sprawiedliwość straciło część mandatów, ziobryści zachowali w Sejmie stan posiadania, a wy jednak coraz większą rolę, wydaje się, wedle tych wyników, będziecie w Sejmie odgrywać. Stąd pytanie o szansę, o to, jak wy będziecie rozwijać się przez 4 lata i czy macie ambicje, żeby stać się głównym graczem po tej prawej stronie sceny politycznej? Oczywiście, że mamy takie ambicje. Od początku mieliśmy. Wydaje się, że potencjał Prawa i Sprawiedliwości no jest już zdecydowanie mniejszy w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządziło. Mamy plany przede wszystkim dalekosiężne. Konfederacja to projekt długofalowy i my się nie poddajemy po tych wyborach, po wynikach tych wyborów. Więc wydaje się, że taka prawdziwa, ideowa prawica, bo warto podkreślić, że my nie uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość jest prawicą. Prawicą jest jedyną siłą prawicową w Polsce, tym bardziej parlamentarną, jest Konfederacja i uważam, wydaje mi się, mam wielką nadzieję na to, że Polacy przejrzą wreszcie na oczy i te ideały prawicowe będą zauważalne jeszcze bardziej
przede wszystkim przez to, że mamy 18 posłów, więc ten przekaz będzie mimo wszystko zdecydowanie większy i z przekazem prawicowym będziemy docierali do coraz większej grupy Polaków i w kolejnych wyborach, mam nadzieję, że już tych samorządowych, wynik będzie znacznie lepszy. Przedstawiciel, jak sam mówi, jedynej prawicowej partii politycznej na polskiej scenie Konfederacji, Bartłomiej Pejo, gościł w Wirtualnej Polsce. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, miłego dnia. A my teraz przechodzimy do opinii i komentarzy. I o pierwszą opinię poprosiliśmy człowieka, który zjadł zęby na polskiej polityce, byłego premiera Leszka Millera, który jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy rząd dotychczasowej opozycji, a teraz już chyba możemy mówić przedstawicieli większości prawdopodobnie rządzącej, pana zdaniem dotrwa do końca kadencji? Jeżeli będzie działał na podstawie sensownej umowy koalicyjnej, która, jak myślę, powstanie, jeżeli nie będzie jakichś wielkich personalnych katastrof, to ma szansę dotrwać. No a skoro personalia, myśli pan, że bardziej Donald Tusk, czy bardziej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kandydatem na premiera? A może Szymon Hołownia? A może zupełnie ktoś inny? Proszę pana, według takich klasycznych, demokratycznych reguł misję tworzenia rządu otrzymuje to ugrupowanie, które wygrało wybory. Ale to jest cały czas zwyczajowe. Nie ma takiego zapisu w Konstytucji, to jest zwyczaj. W polskiej Konstytucji nie ma, ale w wielu innych konstytucjach europejskich jest. Ja się nie zdziwię, jeżeli po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydent Duda powierzy funkcję tworzenia rządu przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Oddzielna kwestia to jest to, czy ta misja może się powieść. No właśnie, pana zdaniem, bo arytmetyka sejmowa wskazuje, że chyba niekoniecznie. Niekoniecznie, ale Dudzie będzie trudno wytłumaczyć swoim kolegom, że postąpił inaczej, skoro Prawo i Sprawiedliwość ma największy klub w Sejmie i ma najwyższy udział procentowy w tym zwycięstwie, więc myślę, że on jednak zdecyduje się na powierzenie misji tworzenia rządu komuś z PiS-u ze świadomością, że ta misja może się nie udać. Ale skoro jest świadomość, że ta misja może się nie udać, to po co w ogóle to robić? To jest jakieś przedłużanie, powiedzmy, pewnego rodzaju agonii już obecnych rządzących? Po co to robić? No tłumaczę panu, dlaczego on to prawdopodobnie zrobi. Po to, żeby mieć czystą kartę w stosunku do swoich kolegów i powiedzieć: panowie, ale o co wam chodzi? Przecież ja wam powierzyłem misję tworzenia rządu, a to, że wam się nie udało, to nie moja sprawa. W takim razie wtedy dojdzie prawdopodobnie do tego drugiego kroku konstytucyjnego. Kandydat zaproponowany przez Sejm, tam będą musiały się dogadać, umówmy się, no, trzy ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. I pytanie, jak bardzo pana zdaniem Lewica i czy w ogóle powinna podporządkować się tym większym siostrzanym w tym przypadku partiom? Proszę pana, to są bardzo trudne rozmowy. Ja przez to przechodziłem kilkakrotnie i wiem, że nie brakuje wtedy konfliktów. Koalicje mało się nie rozsypują i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiem oczywiście, kto by zyskał rekomendację Sejmu do tworzenia rządu. No według mnie powinien być to Tusk, dlatego że Tusk jest szefem największego opozycyjnego ugrupowania. A myśli pan, bo właśnie mówi pan, że koalicje rozpadają się bardzo często w trakcie negocjacji, a nie boi się pan o jedność tej właśnie koalicji, o jedność zwłaszcza w sprawach światopoglądowych? Proszę pana, niczego nie można wykluczyć, bo od kilkunastu godzin posługujemy się takim sformułowaniem: opozycja wygrała, opozycja ma większość i tak dalej, ale to nie jest jedna formacja. Opozycja wewnątrz jest szalenie zróżnicowana i już dzisiaj
słyszę głosy, o których pan wspomniał, że na przykład jakieś ugrupowanie nigdy nie zaakceptuje powrotu do dyskusji na temat aborcji i tak dalej. Więc takich wydarzeń będziemy mieli sporo. A myśli pan, że ktoś z trzeciej drogi, z PSL-u skusi się na te pisowskie umizgi, które już są teraz widoczne nawet w mediach publicznych? Bo PiS bardzo by jednak chciało gdzieś próbować jeszcze budować jakąś koalicję. No tak, ale wie pan, gdyby PiS-owi brakowało 10, no 15 mandatów, to byłoby jeszcze możliwe, ale to jednak jest bardzo duża różnica i nie sądzę, aby PiS mógł uzupełnić brakujące mandaty, wyciągając posłów z ugrupowań opozycyjnych. Sądzę, że sprawa już jest zdecydowana. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad rolą lewicy i nad tym, jak ta lewica będzie wyglądać, bo okej, tutaj abstrahując już trochę od wyników wyborów parlamentarnych, ale czy myśli pan, że przyszedł trochę nowy czas dla lewicy, że gdzieś na przykład Włodzimierz Czarzasty będzie odchodził w cień, a zastąpi go Adrian Zandberg, Krzysztof Śmiszek, Robert Biedroń? Zdaje się, że największy przyrost mandatów po stronie lewicy właśnie ma Zandberg i razem się ją powiększyło. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że klub poselski lewicy będzie o połowę mniejszy niż był. Choć jeśli doliczymy senatorów, to nie jest aż tak bardzo mniejszy. Więc ja podzielam pogląd, że można oczywiście utyskiwać, że lewica ma 4 punkty procentowe mniej niż miała 4 lata temu. No ale z drugiej strony jest w Sejmie i jeśli wejdzie do rządu, to nie ma się czym martwić. Okej, tyle o lewicy, ale wróćmy jeszcze na moment do Donalda Tuska, o którym pan przed chwilą mówił w kontekście kandydata na premiera. Gratulował pan już Donaldowi Tuskowi? Rozmawiał pan już z nim? Może jakiś SMS, wiadomość? Nie, wie pan, ja jestem w Strasburgu wraz z kolegami, bo zaczęła się wczoraj sesja i my tutaj na razie pławimy się w atmosferze, jaką stworzyli nam nasze koleżanki i koledzy z całej Unii Europejskiej. Gratulacji nie ma końca, słyszymy cały czas, że ten wynik jest ważny nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. I że Polska, piąty kraj co do wielkości w Unii Europejskiej, zatrzymał pochód prawicy, bo tak się ostatnio składało, że prawica odnosiła sukcesy. Więc przyjmujemy gratulacje, jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się ten pochód prawicy zatrzymać i że Polska wraca, jak sądzę, wraca do Unii Europejskiej i będzie walczyła o miejsce, którego ostatnio nam brakowało, bo PiS robił wszystko, żeby pozycję Polski w Unii Europejskiej osłabić, a gdyby PiS wygrał, to pewnie by też próbował wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Myśli pan, że to było zagrożenie realne, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej przez Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście. Uważam to za zagrożenie realne, bo tym ostatnim hamulcem, tą ostatnią kotwicą, która hamowała poczynania Kaczyńskiego, no to była Unia Europejska. Więc Kaczyński, uskrzydlony sukcesem, chciałby się tej przeszkody pozbyć i prędzej czy później, albo na początku kadencji, albo pod koniec kadencji, próbowałby już formalnie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. A pana zdaniem, tak wprost, Europa była już zmęczona może Prawem i Sprawiedliwością u sterów w Polsce? Wie pan, 4 lata temu, jak tutaj przyszliśmy na początku kadencji, to jak padało słowo Polska, no to widzieliśmy takie reakcje typu pewnej irytacji już, że jednak no z tą Polską cały czas są jakieś problemy. Ale pod koniec już tutaj, te ostatnie miesiące, to już nawet nikt nie reagował. Jak ktoś mówił o Polsce, to było takie machnięcie ręką i nawet nikomu się nie chciało mówić o naszym kraju.
Ja też mam wrażenie, że trochę jest, pokłóciliśmy się praktycznie z naszymi wszystkimi sąsiadami. Stąd pytanie do pana, czy pan spodziewa się jakiejś odbudowy polityki zagranicznej Polski? I pytanie, od kogo my tę odbudowę powinniśmy zaczynać? Oczywiście, że tak, dlatego że polityka zagraniczna za czasów PiS-u była funkcją polityki wewnętrznej. Więc te wszystkie działania zewnętrzne, one były podejmowane w charakterze od potrzeb, od sytuacji wewnętrznej, zwłaszcza od potrzeb wewnętrznych. No ale to wtedy nie jest polityka zagraniczna, więc trzeba stworzyć właściwą politykę międzynarodową i zacząć oczywiście od stosunków z Unią Europejską, bo tutaj mamy największe problemy, najwięcej niechęci i największych zaległych kwestii do odrobienia. Te kwestie do odrobienia, między innymi Ukraina, kwestia ukraińskiego zboża. Czy tutaj powinny się zacząć, nie wiem, jakieś wizyty w stolicach, które nas najbardziej interesują? Nie mam na myśli zboża, mam na myśli nie pieniądze i z KPO, i z długofalowej perspektywy finansowej. Pieniądze, które leżą w sejfie z napisem Polska i nie mogą być wyjęte z tego sejfu, jeżeli nie zostanie zmieniona polityka dotycząca wymiaru sprawiedliwości, głównie sądownictwa. Więc od tego trzeba zacząć. Przyszły sejm powinien w szybkim tempie przyjąć nowelizację odpowiednich ustaw i rozpocząć prawdziwą reformę, która by była zgodna ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Unii Europejskiej. Im szybciej to nastąpi, tym szybciej pieniądze mogą do Polski być przesłane. Piękna metafora, czyli nowy sejm, który ma otworzyć sejf z napisem Polska. I o tym mówił były premier, europoseł Leszek Miller. Ja dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję panu bardzo. To jest specjalny program powyborczy Wirtualnej Polski, w którym rozmawiamy z politykami, którzy na nowo zasiądą w Sejmie nowej kadencji. Do rozpoczęcia tej kadencji jeszcze mamy trochę czasu, ponieważ prezydent Andrzej Duda wedle konstytucji ma dokładnie 30 dni na zwołanie nowego posiedzenia, nowego Sejmu, nowej kadencji od momentu wyborów. Czekamy na decyzję prezydenta. Prezydent jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie, nie powiedział nawet, kogo będzie desygnował na premiera, czy będzie to ktoś z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, które zdobyło oczywiście najwyższe poparcie, czy będzie może to ktoś z tej koalicji opozycyjnej, a być może wkrótce już rządzącej większości. Specjalny program będziemy kontynuować w internecie, na YouTubie Wirtualnej Polski, a ja tymczasem żegnam się z widzami telewizji WP. Paweł Pawłowski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To jest specjalny program powyborczy Wirtualnej Polski. Ja nazywam się Paweł Pawłowski. Witam widzów, którzy są z nami w internecie. A spotykamy się dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, które widzimy w tej chwili na naszej grafice. I tak, największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. 35,4% poparcia. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 30,7%. Trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga, 14,4%. Dalej jest Lewica z poparciem 8,6%. I ostatnią partią, która przekroczyła próg wyborczy w wyborach do Sejmu, jest Konfederacja, 7,2%. Pod progiem znaleźli się bezpartyjni samorządowcy. Mimo że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa oficjalnie te wybory, to jednak nie będzie w stanie utworzyć samodzielnej większości. Zobaczmy więc, jak te procentowe słupki przekładają się na miejsca w parlamencie.
194 miejsca w Sejmie dla Prawa i Sprawiedliwości, 157 dla Koalicji Obywatelskiej, 65 dla Trzeciej Drogi, 26 miejsc dla Lewicy i 18 dla Konfederacji. Jeśli byśmy sobie to teraz zsumowali, no to wiemy, że już dotychczasowa opozycja, czyli Koalicja Platformy Obywatelskiej, Koalicji razem z Trzecią Drogą i Lewicą, może stworzyć, ma w Sejmie samodzielną większość wynoszącą 248 posłów, to jest o 18 miejsc więcej niż stanowi kworum, czyli ta połowa ustawowej liczby posłów. No i tutaj teraz czekamy na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który musi zdecydować, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. A teraz ze mną profesor Sławomir Sowiński, politolog z UKSW. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jaką grę toczy teraz prezydent Andrzej Duda? No, miejmy nadzieję, że nie toczy żadnej gry. Miejmy nadzieję, że jednak będzie brał pod uwagę interes państwa. Pewnie przede wszystkim pan prezydent, jak sobie wyobrażam, poczeka na oficjalne ogłoszenie wyników, co się wydarzy za chwilę, i też poczeka również na wręczenie posłom mandatów. No i oczywiście teraz byłoby dobrze, żeby jak najszybciej pan prezydent ogłosił, kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. No i wszyscy dobrze wiemy też, że byłoby dobrze, żeby to się wydarzyło możliwie jak najszybciej, dlatego że ten czas takiego politycznego zawieszenia w działaniu państwa, no takiego tymczasowego funkcjonowania państwa, a wiele na to wskazuje, że jesteśmy właśnie w takim momencie. On jest oczywiście z punktu widzenia rządzenia niekorzystny i on będzie krótszy, tym lepiej. Oczywiście ja rozumiem, że pan redaktor pytał o to, na ile Andrzej Duda jest dzisiaj prezydentem, a na ile jest przedstawicielem swojego obozu politycznego, a na ile jeszcze, prawda, myśli o swojej politycznej przyszłości, ale myślę, że akurat w tym momencie, w którym się znalazł, ta odpowiedzialność jego polityczna jest wyjątkowo duża i myślę, że też właśnie to, na ile odczyta tę odpowiedzialność, to na ile będzie reprezentował interes całego państwa, będzie też moim zdaniem rzutowało w ogóle na ocenę jego prezydentury i też na jego przyszłość. Przed chwilą Leszek Miller w naszym programie powiedział, że spodziewa się jednak, że prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia nowego rządu komuś z Prawa i Sprawiedliwości, ale po prostu tylko po to, żeby mieć, eufemistycznie mówiąc, spokój, żeby nikt z Prawa i Sprawiedliwości mu nie zarzucał, że zrobił coś nie tak, że zapomniał o tym, skąd on się wywodzi. Znaczy ja bym tak powiem łatwo nie psychologizował. Przypomnę, że przynajmniej 3 albo 4 razy w ostatnim czasie, znaczy w ostatnich latach, pan prezydent podejmował decyzje, które, no, tak powiem, nie cieszyły się entuzjazmem, mówię to bardzo łagodnie, po stronie PiS-u, prawda? W 2017 roku zablokował tak zwaną reformę sądownictwa, a potem zablokował tak zwaną ustawę dotyczącą, no, de facto przejęcia TVN-u, potem 2 razy wetował jeszcze ustawę pan minister Czarnka, więc myślę, że tu nie jest problem, ja bym powiedział, natury psychologicznej. Pewnie jest tak, że pan prezydent ma jakąś swoją wizję państwa i będzie starał się, no, ją realizować. Pewnie będzie starał się też, no, budować jakąś swoją autonomię, niezależność, podkreślać swoją podmiotowość. Natomiast ja zwrócę uwagę na coś innego. Być może takim momentem przełomowym albo jakoś istotnym w tym spektaklu, który nas teraz czeka, który być może ten spektakl skróci, będzie jednak pierwsze posiedzenie Sejmu. Bo wyobrażam sobie, że jeśli na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu obecna opozycja, przyszła większość koalicyjna, wybierze w sposób jednoznaczny marszałka, prawda, marszałka Sejmu, to będzie bardzo wyraźny sygnał, że to oni tak naprawdę w gruncie rzeczy mają podstawy, żeby tworzyć przyszły rząd, no bo będą, tak powiem, mieli kontrolę nad parlamentem i być może to wtedy też skłoni pana prezydenta do tego, żeby, no, jednak podjął jakieś rozmowy, żeby podjął konsultacje i żeby w tych konsultacjach, no, jednak wyłonił się jakiś kandydat, któremu pan prezydent po prostu powie, że ma na tworzenie rządu. Jest też taki pomysł, żeby nowi posłowie, tak powiem, wspólnie wyrazili swoje stanowisko na piśmie, prawda, no niejako wskazując na tego kandydata na premiera, którego gotowy byli poprzeć. To też byłby taki argument dla prezydenta, prawda, który być może by go przekonał tego, żeby oszczędzić ten czas takiego trochę, takiej tymczasowości i takiego
szukam właściwego słowa, no jednak takiego dryfowania państwa, prawda, w sytuacji, kiedy właściwie no, stary rząd ustępuje, a nowego jeszcze nie ma. Rozmawiałem na ten temat z moimi poprzednimi gośćmi i teraz też pytanie do pana. Czy myśli pan, że ta koalicja jednak składająca się z mnóstwa różnych ugrupowań, bo jakby komitety mieliśmy tutaj w tym przypadku 3, ale tych ugrupowań partyjnych jest dużo więcej. Czy ta koalicja dotrwa do końca kadencji? O, tego nie wiemy i to jest w tej chwili horyzont 4 lat jest bardzo, bardzo odległy, zwłaszcza, że po drodze niezwykle istotne wydarzenie, być może kluczowe wydarzenie dla tej kadencji, czyli wybory prezydenckie. Pamiętajmy, że tak naprawdę w Polsce bieg spraw politycznych i jakby to powiedzieć bieg kolejnych epok politycznych w gruncie rzeczy to wybory prezydenckie wyznaczały, więc myślę, że w tej chwili wszyscy się zastanawiają, czy ta koalicja dotrwa do wyborów prezydenckich. Wydaje mi się, że tak, że jednak tyle jest, bym powiedział, takiego oczekiwania, tyle jest takiej nadziei na jakąś polityczną zmianę. Wydaje mi się, że te dodatkowe 2 miliony wyborców, które poszły w niedzielę głosować, które zostały w jakiś sposób obudzone przez rządy PiS-u, które nie chciały, że tak powiem, tu parafrazując pewne powiedzenie z kampanii, zamykać oczu i zaciskać zębów, tylko chciały po prostu bardziej normalnego państwa, że to jest taki argument dla obecnej koalicji, że no ona, znaczy dla obecnej opozycji, że ona musi się, że tak powiem, ze sobą porozumieć i przynajmniej przez te 2 lata zapewnić Polsce jakąś stabilność, jakiś spokój, jakieś obniżenie napięcia, prawda, do wyborów prezydenckich. To jest, myślę, ta perspektywa. Powiedział pan nadzieja i dlatego interesuje mnie to słowo, bo zastanawiam się, czy ta nadzieja, która jednak jest w ugrupowaniach opozycyjnych i jednak ta chęć pokazania, że my będziemy rządzić inaczej niż PiS, mówię my, czyli to te ugrupowania opozycyjne, czy ona będzie silniejsza niż partykularne interesy poszczególnych ugrupowań? Polityka na pewno pozostanie polityką, to znaczy polityka zostanie takim polem gry, takim polem rywalizacji, takim polem zmagania różnych ambicji. I tak będzie też zapewne w przyszłym Sejmie, tak też będzie zapewne w przyszłej koalicji. To jest po prostu natura polityki, prawda? Że, no, że gra się o władzę, także między sobą. Natomiast pewna wyjątkowość tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, na tym właśnie polega, że jednak Polacy w no, przytłaczającym chyba, bym powiedział, stopniu, w przytłaczającej skali są zmęczeni, jakby to powiedzieć, charakterem sporu politycznego, konfliktu politycznego, który zaproponował PiS. Prawda? To wydaje mi się jest jakby jeden z takich podstawowych powodów, dla których tak wielu Polaków w niedzielę poszło głosować. No i jak widać, tak wielu także głosowało przeciwko PiS-owi. Plus myślę upartyjnienie państwa, takie bardzo momentami ostentacyjne upartyjnianie państwa przez ostatnie 8 lat. To był także powód, dla którego wielu wyborców, którzy nawet byli wobec polityki nieco zdystansowani, się, można powiedzieć, sfrustrowało i powiedziało w niedzielę mamy dość. I myślę sobie, że niezależnie od tego, że partie polityczne rządzące Polską pewnie od grudnia będą między sobą rywalizowały, będą między sobą grały, prawda? Też politycy będą gdzieś tam między sobą zapewne konkurowali. To jednak no wszyscy będą się po pierwsze starali unikać tego wszystkiego, co widzieliśmy przez ostatnie, zwłaszcza 4 lata, na przykład w relacjach między, nie wiem, Zbigniewem Ziobrą a premierem Morawieckim. No nie wyobrażam sobie, prawda, żeby w przyszłym rządzie jakikolwiek minister w taki sposób traktował premiera, jak Zbigniew Ziobro traktował premiera Morawieckiego, prawda? I też nie wyobrażam sobie takiej skali zawłaszczania, nie wiem, mediów publicznych, instytucji publicznych pod rządami nowej koalicji, jak miało to miejsce w ostatnim czasie. Natomiast wyobrażam sobie doskonale spory, wyobrażam sobie doskonale rywalizację, wyobrażam sobie doskonale, no też, ja bym powiedział, jakieś takie wewnętrzne napięcia, bo to jest po prostu w polityce normalne, to jest naturalne. Mówi pan o napięciach, ale wcześniej wspomniał pan o upartyjnianiu, o zawłaszczaniu mediów. Mówi pan, że nie wyobraża sobie, żeby teraz nowi rządzący coś takiego zrobili, ale jednak jak się gdzieś tak porozmawia z ludźmi na ulicy, no to słychać opinie, że o, przyjdą nowi, oni zrobią to samo. Czy nie ma pan obaw, że Prawo i Sprawiedliwość otworzyło pewnego rodzaju furtkę, która pozwala na różnego rodzaju zawłaszczanie instytucji i teraz granice zostały przekroczone?
oczywiście jest tak, że u pewnie znacznej części nas, wyborców, to zaufanie do polityki jako takiej, no, zostało już całkowicie, można powiedzieć, w jakiś sposób naruszone i polityka w ogóle straciła jakąkolwiek taką dobrą reputację, prawda? I część wyborców zapewne już nie wierzy, że ktokolwiek może w inny sposób uprawiać politykę, ale jednak zwrócę uwagę, że wielkim, naprawdę niespodziewanym zwycięzcą tych wyborów okazała się Trzecia Droga, prawda? Nie było żadnego sondażu, który dawałby Trzeciej Drodze ostateczny wynik prawie 14,5% poparcia, czyli ponad 3 miliony głosów. I jestem przekonany, że to jest też taki sygnał, że niezależnie od tego, prawda, że bardzo wielu z nas jest już do polityki zniechęconych i straciło w nią swoją wiarę, to jednak prawie czy ponad 3 miliony Polaków uwierzyło, że jednak ta polityka może być inna, że to państwo może być normalne, prawda, że politycy mogą się nie tylko zajmować kłótniami, sporami i takim, bym powiedział, budowaniem swoich stref wpływów, ale właśnie rozwiązywaniem różnych problemów, myśleniem o przyszłości, bo to jest podstawowa obietnica Trzeciej Drogi, więc jeśli 3 miliony wyborców tej obietnicy zaufało, no to oznacza, że jednak jest w społeczeństwie jakaś nadzieja, prawda, że może być inaczej, ale to jest oczywiście też ogromne zobowiązanie, to jest też oczywiście ogromne w tej chwili, ogromna odpowiedzialność, jaką biorą na siebie ci politycy, którzy właśnie tę nadzieję obudzili. Ja pozwolę sobie postawić pewnego rodzaju hipotezę tutaj, być może pan ją obali, może pan się z nią nie zgodzi, ale ja mam wrażenie, że Polacy zaczęli świadomie głosować. To pokazuje właśnie wynik Trzeciej Drogi, o którym pan mówił, że część ludzi zdecydowała się zagłosować na Trzecią Drogę po to, żeby ta koalicja przekroczyła próg wyborczy, bo ordynacja wyborcza powodowała to, że po prostu dla Koalicji Obywatelskiej koalicja PSL-u z Polską 2050 była w Sejmie niezbędna. Do tego to, o czym mówię, turystyka wyborcza, czyli głosowanie w mniejszych okręgach. Poza tym głosowanie nie konkretnie na listy, ale na rzeczywiście konkretnie, świadomie na kandydatów. Czy Polacy zaczęli świadomiej głosować niż jeszcze 4 lata temu? No, na pewno. Pewnie jest, tak jak pan redaktor mówi, pewnie jest też tak, że no, my ciągle jesteśmy takim społeczeństwem, które chociaż można powiedzieć obaliło komunizm, prawda, i ma taką nie do przecenienia kartę w historii demokracji. W każdym podręczniku właściwie z demokracji XX wieku będzie karta poświęcona Polsce rokowi 89. To jednak zarazem, prawda, no ciągle można powiedzieć, my się tej trudnej sztuki bycia społeczeństwem demokratycznym uczymy. I to też widać właśnie we frekwencji, prawda. Ta frekwencja w roku 89 to było tam niecałe ponad 60%. Potem ona momentami spadała do 40-kilku%, prawda. Dzisiaj ta frekwencja dochodzi do poziomu państw europejskich. Przypomnę, że w tych zachodnich demokracjach frekwencja to jest mniej więcej właśnie 70-80%. W tej chwili to osiągamy, a zatem możemy powiedzieć, że rzeczywiście no, uczymy się tej trudnej sztuki demokracji, często, prawda, popełniając też różne błędy. I rzeczywiście stajemy się coraz bardziej społeczeństwem i obywatelskim, i w dobrym tego słowa znaczeniu politycznym, czyli społeczeństwem ludzi, którzy rozumieją, prawda, że mają prawa polityczne i chcą z nich robić udział. Tutaj zgoda i tutaj też trzeba się cieszyć, że do tej części właśnie społeczeństwa takiego politycznie już dojrzałego, samoświadomego dochodzą, znaczy dołączają młodzi ludzie, prawda? Do tej pory młodzi ludzie jakby mniej chętnie, regularnie głosowali, czy też głosowali, można powiedzieć, bardziej spontanicznie, znaczy raz głosowali, a raz nie. W tej chwili widać wyraźnie, że już czują tę swoją odpowiedzialność polityczną i to bardzo, bardzo dobrze. Bo to też, kończę moją myśl, otwiera taką przestrzeń moim zdaniem na odbudowanie tego, co w polskiej polityce było bardzo potrzebne, a jeszcze wydawało się niedawno, że nie ma to miejsca, znaczy na budowanie takiego rozsądnego, umiarkowanego politycznego centrum, którego bardzo, bardzo potrzebujemy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że polska polityka jest skazana na taką ostrą polaryzację dwóch obozów, prawda, na podział dwóch plemion. Ta wysoka frekwencja z niedzieli i też sukces Trzeciej Drogi pokazują, że jest przestrzeń, że jest zapotrzebowanie, że jest takie społeczne pragnienie, żeby było też coś pomiędzy, żeby było takie umiarkowane, rozsądne centrum, które stara się właśnie prowadzić politykę raczej aspiracji, a nie emocji, prawda? Politykę no, raczej proponowania dialogu, a nie polaryzacji. Więc to jest ważna chwila, która budzi nadzieję.
To ja muszę zapytać, czy to jest chęć powrotu trochę do, to też już padł taki cytat lata temu, polityki ciepłej wody w kranie? Chyba nie. Jeśli ja dobrze rozumiałem tamte słowa Donalda Tuska z roku 2007 czy 2008, to ja ci powiem, wodzie w kranie, to on właśnie mówił no coś takiego, pozostawmy na boku wielkie wizje, prawda, pozostawmy na boku wielkie marzenia, zajmijmy się, tak powiem, administrowaniem, tak, właśnie zajmijmy się takimi rzeczami najbardziej codziennymi. Myślę, że jednak w obietnicy trzeciej drogi no, wybrzmiewa trochę inna nuta, taka nuta, że przyszłość jest sprawą na tyle istotną, prawda, że warto być może zrezygnować z takiego rekonstruowania starych sporów politycznych. Sporów politycznych mających 18 lat, a tyle ma spór Platformy i PiS-u, prawda, na rzecz nie tyle właśnie ciepłej wody w kranie, czyli tego tu i teraz, tylko raczej na rzecz przyszłości, na rzecz naszych dzieci, to o czym mówią chętnie politycy. No i w związku z tym na przykład Polska 2050 tak mocno mówi ekologii, prawda? Natomiast no, PSL zwraca uwagę na rozwój przedsiębiorczości, też na, no, jakby to powiedzieć, takie zachowanie rozwój polskiego rolnictwa, czy też na służby zdrowia, czy też na ochronę rodziny, ale no też właśnie jako takiej inwestycji w przyszłość. Więc ja myślę, że tu chyba jest to bardziej takie wizjonerskie, bym powiedział, to co proponuje trzecia droga, niż tamto hasło, czy tamta diagnoza premiera Tuska. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo teraz przez ostatnie 8 lat myślę, że możemy się zgodzić co do tego, że dość mocno państwo i polityka ingerowały w życie prywatne zwykłych ludzi. Czy teraz możemy się spodziewać bardziej takiej koncepcji państwa stróża nocnego, które będzie jednak czuwało nad funkcjonowaniem naszego kraju, a nie będzie wchodziło z butami do naszych domów, mieszkań? Znowu bym to opisał inaczej. Myślę, że takim podstawowym problemem, z którym mieliśmy do czynienia po roku 2015, to było nie tyle ingerowanie państwa czy też polityków w nasze życie prywatne, tylko to było ingerowanie państwa czy też polityków w przestrzeń publiczną, tak? Upolitycznianie przestrzeni publicznej, upolitycznianie mediów, upolitycznianie właśnie debaty publicznej, bardzo często upolitycznianie, nie wiem, sfery kultury, czy choćby na przykład próba upolityczniania autorytetu Kościoła. Myślę, że to, czego potrzebujemy dzisiaj, to nie tyle ochrona naszej prywatności, bo mi się wydaje, że ona nie jest aż tak bardzo zagrożona, co takie odpolitycznienie sfery publicznej. Właśnie przywrócenie tej przestrzeni życia społecznego, publicznego, w której możemy wspólnie o państwie rozmawiać, w której możemy wspólnie spierać się, prawda, w której możemy wspólnie dyskutować, ale bez no, takiej kontroli, prawda, bez takiej dominacji rządzących. To mi się wydaje właśnie jakby kluczowe. Obrona sfery publicznej przed presją polityków. O tej powyborczej przyszłości rozmawiałem z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z UKSW. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A my przechodzimy dalej i cały czas o tych powyborczych scenariuszach, o tym, co się może dziać, zwłaszcza na prawicy. Będziemy rozmawiać z Elżbietą Jakubiak, byłą minister, byłą szefową gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. To na początek pytanie proste i konkretne. Czy spodziewa się pani teraz po wyborach bardziej dezintegracji PiS-u, czy konsolidacji dawnej partii rządzącej? Sądzę, że to bardzo ciekawy okres przed nami. Nie wiemy, komu tak naprawdę prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Wydaje się, że to będzie Prawo i Sprawiedliwość, no, które musi znaleźć koalicjanta lub te głosy brakujące. A jest w stanie znaleźć te brakujące głosy? Tak, znaczy scena polityczna, która się po wyborach wyłoniła, to wbrew temu, co wszystkie strony zapewniają, to nie jest taka scena polityczna, która jest idealna dla utworzenia rządu. Bo proszę sobie wyobrazić, że negocjacje tak zwanego obozu opozycji dotyczą 11 partii. 11 partii wchodzi w skład tak zwanej zjednoczonej opozycji. W moim doświadczeniu życiowym i takiej obserwacji polityki polskiej
rządowi, który tworzyło 5 czy 7 partii, było bardzo trudno, ale przypadek 11 partii w rządzie jest moim zdaniem niewykonalny. Więc, to kogo z tych 11 partii, z jakich partii może kogoś uszczknąć PiS, żeby jednak stworzyć jakąś koalicję? Pewnie z każdej. Wydaje mi się, że z każdej. Ja nie wykluczałabym tutaj... Ale z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej również? Tak, bo Platforma Obywatelska jest też partią wieloskrzydłową, mającą niezwykle konserwatywną grupę polityków i mającą polityków liberalnych. Wiadomo, że do tej pory jednoczyło tę opozycję taka solidarne bycie przeciw. Niemniej jednak wchodząc do rządu ujawniamy swoje inne oczekiwania. Każdy polityk widzi siebie już na stołku ministra, szefa potężnej spółki i to staje się problemem w uzgodnieniach, bo proszę sobie wyobrazić rozmowy tych 11 partii o stanowisko marszałka Sejmu, czy o stanowisku ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych, ministra skarbu państwa. Proszę sobie wyobrazić te emocje, które będą towarzyszyły. I tu już się nie liczy żaden pragmatyzm opozycyjny taki, że jesteśmy przeciw PiS-owi. To nas łączyło bezwzględnie, to była misja opozycji. Natomiast po tej misji przychodzą realne wybory, trzeba się gdzieś bardzo posunąć. Każdy z nich uważa się za wygranego. Proszę zobaczyć, jak wygląda struktura takich ideowa poszczególnych partii. Ja przejrzałam Polskę 2050, więc w Polsce 2050 jest Szymon Hołownia, który jest, trudno powiedzieć ideowo dzisiaj jak, prawda, ale na pewno jest człowiekiem, który jest liberalnie gospodarczo i w tym samym miejscu jest pan minister Sawicki, jest pan poseł Zgorzelski, jest pan minister Biernacki, niezwykle minister Paweł Zaleski, który... To są ludzie niezwykle konserwatywni i im będzie bardzo trudno zrealizować postulat Polski 2050 in vitro dla wszystkich, prawda? To pamiętam, to było podsumowanie w kampanii wyborczej Hołowni, więc uważam, że ten hura optymizm, który był w dniu wyborów, że wszyscy wygraliśmy, prawda, zwyciężyliśmy PiS, no PiS teraz będzie bardzo trudnym momentem. Ten optymizm trzeba przerodzić w pragmatyzm, a to jest bardzo, bardzo trudne. Dla polityków doświadczonych we władzy te schody zaczynają się dzisiaj. Pragmatyzm polityczny i czysta polityka, czyli trochę podbieranie posłów z tych ugrupowań, z tego rozdrobnienia, tak jak pani mówi. Ale ja zastanawiam się z drugiej strony, że skoro tutaj Prawo i Sprawiedliwość mogłoby podbierać ludzi, podbierać mandaty, to czy w takim razie jest w stanie utrzymać, przepraszam za porównanie, ale na uwięzi ekipę Zbigniewa Ziobry? Bo tutaj jednak stan posiadania, jeśli chodzi o ziobrystów, się nie zmienił, a Prawu i Sprawiedliwości ubyło. I pytanie teraz, czy Zbigniew Ziobro nie będzie chciał się w jakiś sposób wybić na niepodległość. Tak, tylko pytanie z kim? Bo wybicie się na niepodległość, czyli tworzenie koalicji rządowej, musiałoby. Nie chodzi mi o koalicję rządową, tylko nawet o stworzenie własnego klubu parlamentarnego i pokazywanie swojej odrębności. No tak, ale to nawet jeśli tak by było, to wtedy PiS negocjuje z 2, z 3 partiami, a nie z 11. To jest różnica. Jeśli prezydent powierzy misję tworzenia rządu, to ja nie jestem sceptykiem. Myślę, że to jest bardzo trudne, ale nie jestem sceptykiem, dlatego że z tych klubów zarówno Konfederacja, która troszeczkę pobita, ma jednak 100 posłów, prawda, i może chcieć wziąć udział we władzy. Proszę też pamiętać, że PiS. Ale Konfederacja deklaruje jasno, nie będzie żadnej koalicji ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Koalicją Obywatelską. Takie są deklaracje. Myśli pani, że to może się zmiękczyć? Deklaracje są tylko w czasie wyborów, bo walczymy o własne elektoraty. Po wyborach trzeba być pragmatycznym. Jeśli się chce uczestniczyć we władzy, to trzeba brać odpowiedzialność za rządzenie krajem. Nie ma dwóch szans.
wyborcy dali teraz jedną szansę i albo ktoś z tej obietnicy wyborczej wpływu na kraj się wywiąże, albo będzie takim kolejne 4 lata marginesem politycznym, taką partią, która nie jest zdolna do rozmowy o Polsce z nikim. Więc samodzielnie nie zdobędzie nigdy władzy, więc naprawdę trzeba sobie wlać dzisiaj zupełnie inny sposób patrzenia na politykę. Wybory mają swoją specyfikę. Walczymy o elektoraty, walczymy o tych, którzy myślą tak jak my. Ale po wyborach trzeba rządzić krajem, a to wymaga kompromisu. I Polska nie lubi kompromisu, ale on jest najlepszy dla kraju, czyli trzeba się gdzieś posunąć troszkę w tych swoich obietnicach, w tym przekonaniu o wielkości i spróbować zbudować program na następne 4 lata. Ja na przykład uważam, że w pewnych obszarach PiS-owi najbliżej z lewicą, czyli reforma armii, zakupy dla armii, reforma edukacji, służby zdrowia, to są takie obszary, w których ja widzę no właściwie tożsamość programów. Kiedyś nawet powiedziałam, że gdybym zamknęła oczy i nie widziała napisów na tych szyldów wyborczych, to mogłabym pomylić programy. No bo jeśli chodzi o myśl polityczną, oczywiście jasne, w Polsce to się bardzo często rozmywa, zwłaszcza jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i kwestie światopoglądowe plus ekonomiczne i tak dalej. Natomiast wracając do tego, co pani mówi, zastanawiam się, czy na ewentualnie przy dogadywaniu się, przy porozumiewaniu się Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą, czy właśnie te sprawy światopoglądowe nie stanęłyby na przeszkodzie, bo przecież tutaj jest po prostu niesamowita różnica. No tak jak z PSL-em. Proszę sobie wyobrazić rozmowy Hołowni z PSL-em dzisiaj o tym, co należy zrobić w tych sferach ideowych. No to tutaj nie ma minimalnego porozumienia. Więc jakby proszę właśnie jeszcze raz pan również podkreślił te różnice, które występują wśród 11 partii tak samo ostro, jak występują pomiędzy PiS-em a choćby właśnie Lewicą. Ja nie widzę różnicy ideowej pomiędzy no, deklarowaną ideowością PSL-u a PiS-u, prawda? Więc ich przywiązanie do tradycji, obrona wartości tradycyjnych rodziny, no to się nijak nie mieści w obietnicach wyborczych Hołowni czy nawet liberalnej części Platformy Obywatelskiej. I jak pan zobaczy na listę posłów, to jest wśród tych list, na tych listach poselskich jest przynajmniej 40 posłów, którzy w swojej historii zahaczyli o PiS albo o PC, albo o partie tak zwane kiedyś przybudówki, czy jak tam by je zwał. Więc myślę, że PiS, jeśli miałby coś dawać, to ma więcej dodania swoim koalicjantom niż Platforma Obywatelska. A w polityce to jest brutalna gra i ten, kto więcej daje, wygrywa. To tak podsumowując, spodziewa się pani, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie wyciągnąć określonych ludzi, albo nawet nie wyciągnąć do swojego klubu parlamentarnego, a namówić do głosowania za wotum zaufania dla swojego kandydata na premiera, że już będziemy mieli rząd w tym pierwszym kroku konstytucyjnym? Wydaje mi się, że im dłużej będzie trwało powoływanie rządu, tym PiS ma większe szanse. Dlatego tak opozycja chce pójść szybko do prezydenta, ponieważ teraz wszyscy myślą, że są zjednoczeni, ale im dłużej będą trwały ich rozmowy, tym więcej będzie swar, kłótni, obrażonych, wyeliminowanych. Proszę sobie wyobrazić walkę o stołek premiera. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj walkę o stołek marszałka Sejmu, marszałka Senatu. To są wszystko bardzo poważne i potężne stanowiska w Polsce. Od nich może zależeć no, funkcjonowanie rządu. Proszę też pamiętać, że rząd będzie musiał pójść na zderzenie z bardzo doświadczoną opozycją. Jeśli PiS stałby w opozycji, to będzie to opozycja bardzo doświadczona i jest jeszcze stanowisko prezydenta,
Nie jesteśmy przecież, nie żyjemy od dzisiaj w Polsce i wiemy, że prezydent ideowo bardziej jest związany no, z PiS-em niż opozycją dzisiejszą. To są bariery bardzo trudne do przeskoczenia w rządzeniu krajem. I każda z tych partii będzie potrzebuje dzisiaj sukcesu i będzie chciała stworzyć taki rząd, w który będzie no, miał początkowo choćby sukcesy. I dlatego uważam, że politycy, ja zawsze uważam, że politycy są racjonalni i pragmatyczni i myślę, że tym razem będzie dokładnie tak samo, a PiS musi grać w tej chwili na czas i czekać, aż Koalicja Obywatelska z resztą świata pokłócą się o władzę. Taktyka PiS-u, którą pani kreśli, wygląda na to, że będzie bardzo emocjonująca. Te najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o tworzenie nowego rządu, będą przed nami bardzo emocjonujące. Elżbieta Jakubiak, była minister, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To był specjalny powyborczy program Wirtualnej Polski. Ja już dziękuję za uwagę. Paweł Pawłowski, do zobaczenia.